Nie! Co? Stop! Co stop? Co stop? Gdzie lidzie? Umyte, nie ma przejścia! Jak nie ma przejścia, to mam sam samolot! Nie ma przejścia, jeszcze nie wyschło! Ale ja tam mam samolot przecież zaraz! Lot! Proszę pana, pan ma tam samolot, a ja tu mam pracę. To, że pan się spóźnił, to trzeba było wyjść wcześniej i się nie spóźniać. A teraz pan przychodzi z buciorą. Pan nie szanuje cudzej pracy. Ale ja mam lot do Paryża. A ja mam ciotkę z Paradyża, się nie chwalę. Błagam pana, niech pan mnie przepuści, no! Ja pana przepuszczę, pan buciorami mu to zafajda całą podłogę i ja z robotą zostanę! Ale ja przejdę tak, żeby nie pobrudzić! Proszę pana, po renowacji powierzchni płaskiej, kiedy zostały czynności zakończone, dwa elementy mogą dotknąć tylko powierzchni. Pierwszy czynnik naturalny, czyli wiatr, drugi czynnik mechaniczny, czyli szmata. Szmata, tak? Tak. Bardzo dobrze. No hej! Halo! Gdzie się śpieszy, gdzie się śpieszy? Pilot i tak musi poczekać, aż pas wyschnie, bo tam Andrzej myje. O, Janku, widziałeś, jaka trzoda teraz lata tymi samolotami? No, coś pan mówił może do mnie, czy jak? Nie, nie, no skąd, ale skąd? Pan tym lotem do Paryża? Tak. A jakby pan to samo powiedział, tyle że po francusku? Oui. Widzisz, Janku, trzoda. No. No, o co chodzi? A, mi o nic nie chodzi. Jest pan porównywalnie prawie taki sam jak... Ui, ui. Pan śmiecisz. Co, ja śmiecę? No a kto? No i bardzo dobrze, wy sprzątacie i płacą wam za to, no to co? Jak się nie podoba, to trzeba było się uczyć wcześniej. Mhm. Bynajmniej trochę. Przynajmniej. No. Pan sobie mówi, co pan chce, ja się wyłączam. Wyłączam? No. Panowie są bezczelni oboje. Obaj! Czy pan musi mnie poprawiać co chwila? Co chwilę, Janek! Proszę pana, kolega jest po filologii polskiej i z tym trzeba było się uczyć, to pan trochę przegiął. A, przepraszam, to niepotrzebna była ta uwaga odnośnie pana. No. Odnośnie do... pana. Proszę pana, oprócz polonistyki mam jeszcze fakultet filozofii. No. Panie kochany, wspomóż pan to 50 groszy na jedzenie, no, no i coś do popicia. Masz pan. Dziękuję. Bardzo. To jak panowie tacy wykształceni, to ten to pewnie doktor albo docent, co? Proszę pana, troszeczkę szacunku. Pan profesor, dziekan naszego wydziału. No.